wiecie, dzisiaj startujemy w Jarnicy. Za cel przejechanie 100 km i wjechanie na szczyt Jaworzyny Krynickiej. Mam nadzieję, że mnie słychać, jak nie, no to będę musiał nagrać ponownie. Godzina 6:40. Siódma 17, Łabowa. 7:44 i rozpoczynam przejazd przez miejscowość Krzyżówka. Drogę główną, krajową, zostawiłem sekundę temu. 7:51, Krzyżówka i przerwa na wodę. I za chwilę jazda dalej. Przełęcz Huta, godzina 8:02. I teraz będzie zjazd do Krynicy. Krynica Zdrój. Jak się mówi, że Krynica to takie zakopane Beskidu Sądeckiego, to tutaj deptak to takie krukówki. Dosłownie. Za chwilę, chwila przerwy. Muszę się czegoś napić i na Czarny Potok. Czyli teraz albo trasą Mieczysław, albo trasą Karol. A nie, trasą Mieczysław. Tutaj i na Czarny Potok. I później do góry za drogą na schronisko. Dobra, to jedziemy. Czyli najpierw w tę stronę, tak zwana Welokryniczanka. Tu wcześniej znak widziałem. Dworzec kolejowy w Krynicy Zdroju. Ja se kładkę minąłem przypadkowo. Nic. Pojadę kolejną. Szczerze, to pierwszy raz tędy jadę. Kościół. No i teraz nie wiem gdzie. W prawo. Będę tak jeździć w prawo, w lewo teraz. Ale fajny most. Wiadukt raczej. Teraz pytanie, gdzie teraz? Ale chyba się zdecyduję na wariant drogą, bo tam będzie trzeba objeżdżać. Jest już i mój cel. Na razie Jaworzyna Krynicka. Fajnie by było sobie wyjechać wyciągiem, ale z rowerem to jest koszt 40 zł, jak patrzyłem wczoraj na cennik. A i wyciąg jest otwarty od godziny 9:00. Także jeszcze 25 minut. No ale cel jest taki dzisiaj, żeby tam wjechać, czy też wejść o własnych siłach. To aż taki nieprzyjemny ziąb trochę, ale zaraz się zrobi gorąco, jak zacznę podchodzić. Za chwilę w lewo i podjazd. Tak więc tu w lewo i na mostek. Kolej linowa na Jaworzynę. Pół kilometra tam dalej prosto. A ja teraz tu na mostek na Czarnym Potoku. Nie wiem, czy coś było widać. Tutaj szlak na Jaworzynę. A ja tu do góry. Dolina Potoku Izbor. Ładne miejsce. Pierwszy raz tu jestem. Opłaca się brać buty w góry. No i stok Jaworzyny. I to jest trasa 2A prosto na szczyt Jaworzyny. Czyli teraz tu w prawo i będzie kawałek podjazdu znowu. I najpierw przejazd przez potok. Tak, czerwony w lewo. A ja dalej za drogą. Prosto. I tu kolejka na Jaworzynę.
Tu najtrudniejsza trasa na Jaworzynie z narciarskich. Trasa czarna. Stromo, nieźle. Jaka autostrada. No nieźle. Dobra, do schroniska tam. I końcówka podjazdu do schroniska. Tu już budynki. I jeszcze jeden zakręt. Tam już będzie schronisko. A ja wolę za drogą. Godzina 9:33. Schronisko pod Jaworzyną Krynicką. Ciekawe, czy mają szarlotkę. Godzina 9:50. Opuszczam schronisko pod Jaworzyną Krynicką i kieruję się na szczyt, do góry. Tą drogą już miałem okazję kiedyś dwukrotnie już nawet iść. I już zaraz będzie szczyt. Znowu kolejka. I wierzchołek Jaworzyny Krynickiej. Za minutę 10:00. Na razie tu jeszcze pusto. A później, no, jak to się mówi o tym miejscu, Kasprowy Wierch Beskidu Sowieckiego. Jaworzyny Krynickiej. Ciekawe, co tu robią. No, trasa powstaje nowa. Nie mam pojęcia. No, no. Po takim to ja nawet nie podjeżdżam. Nawet nie próbuję. Ja wam mówię, jak tu tak dalej, to będzie w ten sposób podążać ta wycinka. To za parę lat, jak w tych miejscach, w których był na przykład wiatrołom i teraz nie ma drzew, to za parę lat będą, a tu zrobią taką wielką halę Jaworzynę. Do tego to zmierza. Przykro się na to patrzy. Naprawdę. Koniec objazdu. Ale tu Błocka. Przełęcz Bukowa. 10:30. No i teraz podjazd na Stoki Bukowej. Czyli tak, stąd przyjechałem. Tutaj do Krynicy. Tu można bez szlaku podejść na Czubakowską. A teraz tam kierunek, najpierw runek, a później Bacówka nad Wierchomlą. Godzina 10:44. Runek. 1080. No i już Polanka. Jak mnie ręce bolą po tym zjeździe nieszczęsnym. Pomimo, że mam amortyzację włączoną na kierownicy, to i tak były kamienie tak duże, że naprawdę aż nieprzyjemnie. Za to piękny widok
na pustę wielką tam po lewej. No, ale już będzie zjazd i balcówka nad Wierchomną. Podciaka ładna w drzewie, kapliczka. Niezłe miejsce. I 10:58, bacówka nad Wierchomną. I bacówka nad Wierchomną. Teraz można. Szulotka na ciepło z lodami po 20 zł. Może się tym razem uda tu zamówić szarlotkę. Ja to mam szczęście. Drugi raz tu już jestem na szarlotkę specjalnie. I drugi raz nie mają szarlotki. No, która jest? No, 11. I się okazuje, że już wyszła cała. Że dzisiaj jakiś festiwal był. No cóż, może następnym razem. Szkoda. Dobra, zostawiam bacówkę nad Wierchomną. Niestety szarlotką nie zadowoliłem się. 11:14 i ruszam teraz tu grzbietem na Długie Młaki i później tam górą z wyciągu będę na dół zjeżdżał. Dzwoniłem tam do taty, to mówi, że w Sączu 30 stopni, także nie za dobrze, ale może się będzie przyjemnie jechać, nie wiem. Owieczki się pasą. Fajnie. Tu jeden z najładniejszych chyba odcinków. Wyciąg. I godzina 12:06 i teraz będę zjeżdżał na dół wzdłuż stoku narciarskiego na Wierchomli. Tu mrowisko XXL. To jest chyba ta najbardziej stroma trasa, ale mniejsza o to. No, która to godzinka? Ale fajne widoczenie. 12:17. No i tu już będzie końcówka. Fajny widok na Radziejowo. I dolna stacja kolejki na Wierchomlę. Tam pisze 11:23. Zostawili sobie czas zimowy. No i teraz tu na dół i drogą już będzie zjazd. Tak więc ja już w Wierchomli i teraz kierunek Piwniczna-Strój. Droga wojewódzka i podjazd na Łomnicę. Godzina za dwie. Pierwsza i lodzik. Godzina 13:09 i Poprad. Ja sobie jadę dolać wodę. Ja sobie wodę nalałem już wcześniej,
a tymczasem zbliżam się do Głębokiego, no a później do Rytra, Barcice i Sącz. Wyjątkowo niewygodna droga. Telepiąca. Ale za to ładny widok na Poprad i duży skrót, jeśli chodzi o podjazdy do Rytra, bo tak naprawdę jeden króciutki podjazd i już jest zjazd. No a tam, jak wiadomo, trzeba kawałek na te obłazy podjechać. Rytro 13:41. No i już zjeżdżam z Popradu. I teraz będę kawałek wzdłuż krajówki. 13:36. Znowu Poprad, tym razem na Rzeczanów. Kilometrów za mną, a ja teraz kieruję się na Stary Sącz. No i muszę coś sobie dołożyć, żeby dojechać to 100, bo nie wyjdzie. I po raz piąty na Popradzie i już ostatni. Teraz już Velo Dunajec do Sącza i później jeszcze się wrócić. Dwadzieścia 24. Baszta Kowalska, Nowy Sącz. I mamy to. Jest 100 kilometrów. Teraz już tylko powrót. Tu już kawałeczek został. Tak więc cóż, udało się przejechać 101,5 km. Także dzięki wielkie za oglądanie. Zachęcam do subskrypcji. I do zobaczenia. I do zobaczenia na szlaku lub na ścieżce rowerowej. Cześć. Cała trasa z przerwami zajęła mi ponad 8 godzin. Całkowity dystans, jaki przejechałem, to 101 km. Przewyższenie wyniosło 1336 metrów. Dzięki za oglądanie. Zachęcam do subskrypcji kanału, polubienia, skomentowania i udostępniania filmu. A jeśli obejrzałeś do końca, to napisz w komentarzu Wierchomla. Daj znać, czy już kiedykolwiek zrobiłeś 100 km na rowerze. Do zobaczenia na szlaku, w szosie czy na ścieżce rowerowej. Pozdrawiam i cześć. Szukałem imbusa, ale znalazłem na szczęście. No i tak. Dobra, to tu będę jechać. Przełęcz Bukowina, 10. Wróć. Przełęcz Bukowa. A tymczasem zbliżam się do Głębokiego.